Witam serdecznie w kolejnym odcinku Inżyniera Programisty. W dzisiejszym odcinku nawiążemy sobie troszeczkę do wykonywania złożeń w programie SolidWorks i ten tutorial będzie polegał na tym, że oprócz tego, że przypomnimy sobie i przejdziemy przez wiązania takie podstawowe, które pozwolą na wykonanie złożenia z części, które tu widzimy, niejako tu widzimy też ustawienie tych części z miniaturki tego nagrania, więc tu mniej więcej tak to po prostu zostało sobie przeze mnie poukładane, ale też ten odcinek nawiązuje niejako do postu, który napisałem jakiś czas temu właśnie na kanale, gdzie element karuzeli, czyli tego największego elementu, nawiązuje do pewnego elementu wykonanego za pomocą wtrysku tworzywa sztucznego pewnej zabawki logicznej. I ja tutaj troszeczkę przekombinowałem tą konstrukcję po to, żeby tutaj faktycznie ten tutorial móc przygotować, także w rzeczywistości jest to o wiele prostsze. Natomiast tutaj po kolei będziemy sobie składać ten element i to, o co zahaczymy tutaj, to konfigurację. Wynika to z tego, że my tak naprawdę będziemy potrzebowali tego zespołu, który dzisiaj złożymy, w trzech segmentach. Ten zespół finalny, czyli tą logiczną zabawkę finalnie, będziemy składać w złożeniu w kolejnym odcinku, który przygotuję. Natomiast z racji tego, że właśnie będziemy potrzebowali w trzech różnych konfiguracjach, to my sobie to tutaj dzisiaj prześledzimy, jak do tego dojść, a teraz po kolei tutaj poskładamy. I tutaj jeszcze to, co sobie zobaczymy, to nawiążemy do sposobów, co zrobić, gdy na przykład z jakiegoś tam powodu ucieknie gdzieś nam część, czy na przykład chcemy sobie podejrzeć, co się dzieje w jakimś tam momencie tworzenia, no, tworzenia takich właśnie zespołów. Więc powiedzmy, że tutaj ta nasza karuzela, czyli ten największy obiekt, który tutaj widzimy, jest naszym głównym obiektem, głównym elementem i po kolei będziemy wykonywać teraz to złożenie. Więc teraz, jak tu logika, myślę, podpowiada, pierwszy element, który musimy tam zamontować, jest to tak zwany korpus pozycjonera, tak to sobie wymyśliłem taką nazwę. I teraz w momencie przygotowywania tych złożeń możemy te wiązania tworzyć, że tak powiem, dwojako, czyli w pierwszy sposób to po prostu wybieramy sobie narzędzie wiązania, wskazujemy powierzchnię, którą chcemy, żeby tutaj można było to wiązanie nałożyć. No i teraz widzimy, że program wstępnie nam w jakiś sposób pozycjonuje ten element względem elementu bazowego. Natomiast już tutaj zaobserwowaliśmy zapewne, że kierunek czy też ośka tego pozycjonera powinna być odwrotnie skierowana. Zatem po prostu skorzystamy sobie w tym momencie, odwróć wyrównanie wiązania i nam to ładnie tutaj przeskoczy, więc już jesteśmy w takim miejscu, jakie to powinno być. No i kolejno na przykład wybieramy sobie tą powierzchnię i sklejamy tutaj z tą powierzchnią i w ten sposób mamy ten element już gotowy. Dobra, to już mamy OK, także to sobie możemy już zaakceptować. Z tego wyjść. Widzimy, że tutaj dwa nowe wiązania nam się pojawiły, ale jednocześnie, jeżeli chcemy na przykład sprawdzić, jakie wiązania są przynależne do konkretnego detalu, możemy sobie również rozwinąć menu i w folderze wiązania tutaj również widzimy, jakie konkretnie wiązania zostały nałożone oraz taką informację, że tutaj to zostało jakby spozycjonowane do w tym względem innej części. Dobra, no to skoro ten korpus pozycjonera sobie włożyliśmy, no to trzeba coś zrobić, żeby on nam nie wyleciał, czyli po prostu musimy sobie teraz przykręcić go za pomocą tej zielonej nakrętki. I tutaj jeszcze tylko taką ciekawostkę dodam, że jeżeli na przykład ktoś używa Space Mouse'a, to w przypadku SolidWorks'a jest dostępna taka funkcja jak Toggle Sub Part Movement. Już kilka razy wspominałem o tej funkcji, natomiast polega to na tym, że jeżeli chcemy sobie na przykład ułożyć w tym naszym złożeniu jakąś część, wstępnie nadać jej jakąś pozycję, to jesteśmy w stanie za pomocą tego manipulatora jakby nawigować tym elementem tak, żeby sobie go jakoś wstępnie ustawić, czy też tak jak na przykład przygotowuję te grafiki, to ja właśnie za pomocą tej funkcji ustawiam sobie, że tak powiem, na tym wirtualnym stole to, jak te części są, że tak powiem, położone, postawione, aby można było tą grafikę tutaj potem wyrenderować. Zatem tu jest taka, w ramach takiej ciekawostki. No i ponownie chcemy, żeby na przykład teraz ta ściana, możemy skorzystać teraz z menu takiego podręcznego,
skorzystać, czyli zaznaczamy sobie powierzchnię, wybieramy sobie wiązanie, przechodzimy sobie do naszego części, gdzie to ma być wstawione, widzimy, że nam spozycjonowało się prawidłowo, akceptujemy, wskazujemy kolejną powierzchnię, wskazujemy powierzchnię bazową, no i nasz detal już jest przykręcony. Ok, no i teraz to, co byśmy tutaj chcieli, kolejny element, który tutaj musimy włożyć, to jest oczywiście kulka. Więc teraz jak zrobić, żeby mieć lepszą kontrolę? Widzimy, że tak naprawdę miejsce jest tu bardzo ukryte i no, przydałoby się w jakiś sposób pokazać to miejsce, żeby lepiej mieć kontrolę na tym, co się dzieje w złożeniu. O, tutaj mamy owszem proste złożenie, ale niekiedy mogą być przypadki bardziej skomplikowanych mechanizmów, powiedzmy jakichś części, jakichś zespołów, gdzie właśnie będziemy potrzebowali specjalnego dojścia do lokalizacji, w której będziemy chcieli jakiś inny element dodać. I wtedy z pomocą przychodzą nam widoki przekroju. I w momencie, jak sobie włączymy ten widok przekroju, to my korzystamy z płaszczyzn zera współrzędnego złożenia. Z racji tego, że ja tutaj te elementy przestawiałem przez to, że przygotowywałem sobie tą grafikę, to zero bazowe, które było związane z tym elementem, ono się przestawiło, czyli ten detal, ta karuzela jest przestawiona względem zera. No i teraz co w takiej sytuacji? Wtedy po prostu zamiast tych płaszczyzn standardowych wynikających z zera układów współrzędnych złożenia, przechodzimy sobie do tego elementu, który jest naszym w tym momencie jakby główną częścią i wskazujemy sobie tą płaszczyznę, która nam pozwoli ten widok tutaj lepiej jakby pokazać. I teraz co ciekawe, gdybyśmy na przykład chcieli przygotować, nie wiem, jakąś grafikę na zasadzie print screen i pokazać komuś, jak tam jest coś zmontowane, prawda? No to w takiej sytuacji możemy sobie zaakceptować, gdybyśmy na przykład potrzebowali, to możemy sobie zmienić na przykład kolor tego zakreskowania, no powiedzmy, że tutaj, no nawet w miarę jakoś to widać, a gdybyśmy chcieli dodatkowo jeszcze przeciąć, no to sobie ustawiamy ten przekrój i na przykład dodajemy kolejną powierzchnię i na przykład w tej karuzeli wybierzemy sobie na przykład powierzchnię prawą, no i możemy dodatkowo odwracać kierunki, czyli co ma być wycięte, co ma zostać pozostawione, tak samo w tą stronę, czyli powiedzmy, że nas by wstępnie taki układ interesował, no ale akurat w tym przypadku ten drugi przekrój nam jest niepotrzebny. Gdybyśmy jeszcze chcieli, możemy sobie trzeci przekrój nadać na przykład tutaj w symetrii, więc byśmy mieli całkowicie już tutaj pocięty element. Tak więc tak można sobie tu sterować tym, tylko pamiętajcie, że jeżeli korzystamy z płaszczyzn, czyli metoda lokalizacji planarne i byśmy sobie zaznaczyli tutaj strefowe, no to wtedy będziemy mieli problem z wykonaniem, decydowaniem o kierunkach. Więc tutaj, jeżeli ktoś by nagle próbował robić i się okazuje, że nie widać mu tych kierunków, to znaczy, że ma przestawioną opcję z planarnej. No i wtedy przy takich ustawieniach myślę, że ten żółty tam lepiej po prostu było widać, co się tam działo, więc ten żółty kolor sobie tutaj ustawię i będziemy sobie teraz montować kolejne części. No dobrze, no to teraz wstawmy do naszego złożenia kulkę. No to cóż, zaznaczymy sobie kulkę i wybieramy sobie wiązanie i tutaj chcemy z automatu, żeby nam zrobiło styczność z krawędzią, na której ta kulka będzie się opierać. Czyli możemy sobie zaznaczyć tutaj styczne i możemy sobie wstawić krawędź. No i teoretycznie jest ok, tylko w teorii. Jest to związane z tym, że program, on widzi styczność, ale nie jest powiedziane, nie ma, że tak powiem, zaprogramowane, że on ma tą styczność wyszukiwać w całej ciągłości okręgów zawartych na nakrętce i okręgu wynikającym z rzutowania tego okręgu nakrętki na powierzchnię kulki. No niestety tutaj tak nie ma i podejrzewam, że nie ma tak chyba, nigdzie tak nie można zrobić. Nieważne, nie będę zgadywał, ale teraz jak sobie w takiej sytuacji, że tak powiem, tutaj poradzić, żeby można było tą kulkę umieścić we właściwym miejscu. Zobaczcie, że jak sobie teraz otworzę część tej kulki,
to ja dodałem, już jest, dodałem specjalny element jak oś konstrukcyjna, którą można z geometrii odniesienia sobie wykonać. Można sobie tą oś konstrukcyjną wykonać w dwojaki sposób. Albo z przecięcia dwóch płaszczyzn, czyli dwóch płaszczyzn na początku układu współrzędnych. Albo na przykład jeżeli mieliśmy w szkicu oś konstrukcyjną, względem której wykonywaliśmy obrót, no to ją możemy tutaj wyznaczyć jako źródło do określenia tej osi. Oczywiście tej osi konstrukcyjnej z szkicu tutaj nam to pomaga do tego, aby tą oś konstrukcyjną sobie utworzyć. Ona potem przybrała charakter jako niewidoczny, ale teraz zobaczcie, że jak sobie dojadę tutaj do tej kulki, czyli klikam sobie na kulkę, klikam sobie na oś, wybieram sobie wiązanie i tutaj względem na przykład tego korpusu pozycjonera ustalam i w tym momencie kulka już jest po pierwsze styczna do tej krawędzi, a po drugie jest tutaj wyosiowana. No i teraz można zauważyć, że ten przekrój tej kulki względem pozostałości złożenia jakoś tak się dziwnie poukłada. Oczywiście wynika to z pierwszej operacji, która była wykonana. W momencie, gdy sobie przebudujemy złożenie, również tutaj ten element zostanie poprawiony. Dobrze, no to teraz kolejny element, powiedzmy, chcemy tutaj dodać, czyli powiedzmy kolejnym elementem będzie taki tłoczek. Jego zadanie jest takie, aby tutaj tą kulkę w odpowiedni sposób sobie dociskać. Więc teraz podobnie sobie to zrobię w ten sposób, że wybiorę sobie wiązanie. Będzie to wiązanie styczne, czyli zaznaczam sobie tutaj styczność tej powierzchni wewnętrznej tego tłoczka specjalnie tak wyprofilowanego i kulkę. Mamy jedno ustawione, to sobie akceptuję i teraz wskazuję sobie tutaj powierzchnię jakby cylindryczną tego tłoczka i wskazuje znowu ten korpus pozycjonera. Tylko teraz znowu widzimy, że nam się to tutaj tak troszkę dziwnie poukładało. No i teraz próbujemy sobie to zrobić nieco inny sposób. Jeżeli właśnie mamy coś takiego jak styczności, to warto sobie, jak zaobserwowaliśmy, te styczności robić jako wiązania drugorzędne. Łatwiej nam będzie spozycjonować sobie ten tłoczek tutaj względem tego elementu. Teraz jeszcze nie odświeżyliśmy, więc nam się nie zrobił tutaj przekrój. I teraz wskazać sobie tą powierzchnię tego tłoczka i tę kulkę. I on nam tutaj ładnie na styczności sam sobie wtedy wykryje i nam ładnie tutaj dojedzie. I wtedy nie ma żadnego problemu tutaj z przebudowaniem. Także tutaj generalnie wynika z tego, że wiązanie styczności jest bardzo złożonym wiązaniem, jest wiele możliwości jego rozwiązania i przez to program zawsze losuje jakieś pierwsze, które jest w stanie rozwiązać. Natomiast tutaj jakby wychodząc naprzeciw temu, z naszej strony będzie lepiej, jeżeli to pierwsze wiązanie będziemy takie jakby jednoznaczne określać, natomiast styczności na samym końcu przez to łatwiej nam będzie opanować tutaj jakby tworzenie tych złożeń. No dobrze, ale teraz załóżmy, że pracujemy nad tym złożeniem i chcielibyśmy tam z jakichś przyczyn, na przykład, nie wiem, sprawdzamy, czy nie ma tam jakiejś kolizji, czy tam wszystko dobrze się mieści. Chcemy sprawdzić, jakby to było, gdyby te wszystkie elementy tutaj się znajdowały w całym tym naszym złożeniu. Czyli teraz powiedzmy w ten sposób, że sobie jeszcze raz wrócę do tego przekroju i teraz najłatwiej jak to zrobić? Najłatwiej zrobić to oczywiście za pomocą szyku. Tylko czy kołowy szyk komponentów będzie nam tutaj wystarczający? No w teorii tak, ale powiedzmy co się stanie, jeżeli zmienię teraz liczbę otworów w tej karuzeli? Ano stanie się to, że tak jak ułożę, czy też tak jak wykroję tutaj kołowy szyk komponentów, gdzie określam jaka ma być ta krotność tego szyku, no to niestety później będą błędy przebudowania. W momencie, gdy zmienię liczbę otworów w części, to wtedy nie nastąpi jakby to automatyczne przebudowanie. Ale mamy tutaj jeszcze takie fajne narzędzie, jak szyk komponentów oparty na szyku. I to jest coś o wiele ciekawszego, co nam bardziej tutaj pomoże w tym przypadku. Jak to działa? Działa to w ten sposób, że my nie definiujemy statycznie wartości tego wystąpień tego szyku, tylko wskazujemy szyk, który steruje wielkością, ilością tych powtórzeń. A w naszym przypadku tym szykiem jest oczywiście szyk otworów, który występuje w części i to teraz sobie tutaj wykonamy. Więc wskazujemy
Teraz komponenty do powtórzenia w szyku, czyli chcę korpus pozycjonera, chcę nakrętkę, chcę kulkę i chcę tłoczek. No i teraz mamy operacja sterująca lub komponent sterujący. Klikamy sobie, żeby wskazać i żeby najłatwiej to zrobić, rozwijamy sobie tu poboczne menu, idziemy do sobie do naszej głównej części, czyli karuzeli. No i tu, gdzie mamy otwór wykonany, przechodzę do szyku kołowego, co jest oczywiście odpowiada liczbie otworów wykonanych w tej karuzeli i od razu dostajemy podgląd na to, jakie elementy zostaną tutaj powtórzone i wykonane w szyku. I w taki sposób nie musimy po prostu się martwić o to, ile tych elementów musimy tutaj pokazać. Zatem teraz możemy kontynuować budowanie naszego złożenia. No i teraz pytanie, czy jeżeli chcemy kontynuować, to trzeba ten szyk, powiedzmy, nie wiem, wyłączyć, usunąć, żeby potem go znowu zrobić? Nie, nic nie trzeba takiego robić. Wystarczy, że teraz sobie dobudujemy to, co nam potrzebne. Więc w kolejnym etapie to, co będzie nam ten tłoczek tutaj dopychało, to oczywiście sprężynka. Tylko tyle, że ja do renderu, do tej wizytówki odcinka, przygotowałem sobie sprężynę w postaci swobodnej. No tak wynika, prawda, z praw fizyki. Zatem specjalną taką formułę konfiguracji sobie utworzyłem, natomiast jeżeli chodzi o wartość długości tej sprężyny w postaci ściśniętej, ona wynosi 3 mm. I teraz nastąpi przebudowanie tej sprężyny. Teraz sobie zapiszę ten element. Zwróćcie uwagę, że sprężyna również nie ma takiego charakterystycznego elementu jak oś. Dlatego, żeby również uwzględnić ją w złożeniu, podobnie jak to było z kulką, również tą oś konstrukcyjną sobie utworzyłem po to, żeby ułatwić sobie pozycjonowanie tej sprężyny. I teraz jak wyjdziemy sobie z tej części, to zobaczymy, że wystarczy, że teraz zrobimy sobie wiązanie, wskażemy płaską część. Oczywiście ta sprężyna jest zrobiona w sposób taki najbardziej uproszczony, tylko po to, żeby ją prawidłowo tutaj było widać. Z racji wykonywania docięć powierzchni odsuniętych o długość sprężyny, czyli tak, abyśmy mieli efekt szlifowania powierzchni sprężyny, to bardzo łatwo nam jest w taki sposób panować nad długością tej sprężyny oraz powierzchniami w trakcie jej tutaj montażu. Ale teraz to, co mi się jeszcze tutaj nasunęło, w momencie, gdy ta sprężyna mi tutaj wpadła, jest bardzo dobre po to, aby podpowiedzieć, co zrobić w takiej sytuacji jak ta, gdzie powiedzmy, mam tutaj sprężynę dodaną i powiedzmy, ona mi się schowała tutaj w tym obiekcie. Załóżmy, taka sytuacja może również nastąpić, gdy importujemy sobie jakieś części do naszego złożenia i przez przypadek gdzieś tam z jakąś częścią sobie pojechaliśmy, albo gdzieś nam bardzo daleko wyjechała, albo nam się gdzieś ukryła w naszym już, powiedzmy, bardzo dużym złożeniu, nie możemy jej znaleźć. Co w takiej sytuacji zrobić? Po pierwsze, musimy sobie wyjść, jeżeli korzystamy z widoku przekroju, musimy sobie wyjść z tego widoku przekroju. Wynika to z tego, że mamy pod menu pomocniczym, czy tym menu podręcznym, takie narzędzie, które w trybie przekroju ono jest niedostępne. W momencie, gdy sobie teraz wyjdziemy z tego widoku i kliknę sobie na tą sprężynę, mam takie tutaj narzędzie jak okno podglądu komponentu. I teraz klikam sobie to okno podglądu komponentu i widzę, że okna zostały podzielone na dwie części. W pierwszej części widzę moje główne złożenie, a drugie to oczywiście ta część, która jest mi potrzebna. I teraz mogę do tego tematu podejść dwojako. Albo ją sobie, trzymając ten element, teraz w ogóle nie używam manipulatora samej myszki, mogę sobie ją po prostu swobodnie przeciągnąć tak, abym na głównym złożeniu mógł ją zobaczyć, albo mogę do tematu podejść jeszcze inaczej. Powiedzmy, że na przykład nam gdzieś element bardzo daleko, że tak powiem, w kosmos uciekł w złożeniu, czyli jak zrobimy wyśrodkowanie, to po prostu nie widzimy nic, bo tak od siebie daleko odjechały się części. Czasami się zdarza, gdzieś tam sobie coś źle klikniemy i jak najbardziej jest to realne, to możemy sobie przecież teraz tutaj wyśrodkować również ten obiekt. No, prawie się udało. I możemy sobie zrobić tak, że będąc tutaj, to wiązanie już nadałem, czyli teraz musimy sobie skorzystać z osi, czyli gdyby ta oś była widoczna, to również możemy sobie w tym trybie te wiązania tutaj tworzyć, czyli oś sprężyny została podświetlona i wskazujemy teraz tutaj w modelu, gdzie ona ma być wstawiona, czyli tutaj w tym
miejscu. Możemy sobie w tym momencie wyjść z podglądu. Oczywiście sobie to teraz wyłączamy wszystko. No i w momencie, gdy włączymy sobie podgląd naszego przekroju, no to widzimy, że sprężyna ulokowała nam się tutaj we właściwym miejscu. Także tutaj taki fajny trik, który pozwala nam wyjść z opresji w momencie, gdy właśnie nam się coś bardzo niepożądanego z zaimportowanymi częściami właśnie wydarzy. No dobrze, no to teraz co dalej? No potrzebny nam jest jakiś element, który będzie nam tą sprężynę tutaj dociskał, czyli mamy tutaj taką klasyczną wkręt M5 o długości 5 mm według normy DIN 913 i jego sobie również tutaj w bardzo taki błyskawiczny sposób wstawimy i jego tutaj spozycjonujemy względem tejże sprężyny. Tylko teraz znowu jest taka sytuacja, że w tym przekroju nie widzę dokładnie, jak ta sprężyna się tutaj ulokowała, więc mogę ją teraz tutaj przekręcić. Spróbujemy, o, teraz nam się dzięki temu uaktywniła, czy też pojawiła nam się fragment płaskiej powierzchni, no i możemy sobie teraz już tutaj to wiązanie ładnie uzupełnić do tego, aby to wiązanie było tutaj w pełni wykonane, tylko że teraz coś sobie chyba źle kliknę. Ma być wspólne oczywiście wiązanie, czasami jeżeli sobie coś przestawimy przypadkowo, to dostaniemy oczywiście błędny komunikat, że na przykład takiego wiązania nie jesteśmy w stanie wykonać, więc po prostu najważniejsze to zwrócić uwagę na to, czy właściwe wiązanie sobie użyliśmy. No i w tym momencie już widzimy, że nam to tutaj gra tak jak trzeba. Dobra, no to co dalej? Tutaj już dorobiliśmy ten wkręt. Oczywiście dzięki temu jesteśmy w stanie teraz kontrolować poprzez regulację dokręcenia tego wkrętem siłą, jaką działa kulka, dzięki temu, jak to wpływa na właśnie wzajemną pracę tych segmentów, gdy je ze sobą złożymy. Dobra, no to co dalej nam potrzebne? Ostatni element, który tutaj musimy dodać, to dodanie tutaj tej płyty oporowej, więc teraz tą płytę oporową sobie tutaj również dodamy, czyli możemy sobie na przykład związać cylindrycznie w ten sposób te dwa elementy. Oczywiście również tutaj w tym przypadku kierunek sobie odwrócimy, czyli mamy dokładnie taką teraz sytuację. No i najprościej co zrobić, to po prostu na przykład tym otworem spozycjonować tutaj do osi na przykład tego otworu, więc to będziemy mieli już tutaj w sposób taki jak trzeba zrobione. No i dosuniemy sobie teraz tutaj tą powierzchnią do tej powierzchni, zaakceptujemy sobie, odświeżymy sobie widok, żeby dostać tutaj przekrój, widzimy, że ładnie nam się to tutaj złożyło, no i to co zostało na koniec, to wkręcić tutaj taki wkręt ustalający jako ostatni element tego naszego złożenia. No ale jeszcze pamiętajmy, że musimy wrócić do tutaj tego szyku kołowego, a następnie konfiguracji, które chcemy tutaj mieć wykonane. Czyli klikam sobie powierzchnię tego wkręta, idę sobie tutaj teraz do tego elementu, akurat bardzo dobrze mi tutaj spozycjonowało, więc to akceptuję, no i powierzchnią płaską teraz dociskam tutaj ten element i w ten sposób mam wstępnie złożenie moje gotowe. No i teraz to, co zostało do dokończenia tutaj, to teraz to, aby uzupełnić ten szyk kołowy, czyli wchodzimy do edycji operacji i wykonujemy bardzo prostą czynność, mianowicie klikamy na komponenty, które tutaj są, które mamy podświetlone na niebiesko jako wybór i dodajemy te elementy, które jeszcze chcemy uzupełnić i od razu widzimy podgląd tutaj w oknie i w ten sposób kompletujemy sobie całość, jeżeli chodzi o nasze złożenie. Zapiszę sobie na wszelki wypadek, aby się tutaj nic po drodze nie wydarzyło. No i teraz spróbujmy sobie wyłączyć ten podgląd. Przejdziemy sobie teraz tutaj do tej operacji. No i powiedzmy, że tutaj teraz ten szyk kołowy ustalę sobie na przykład na 3 wystąpienia, tak żeby to było dokładnie widoczne. Przejdę sobie do głównego komponentu. No i teraz widzimy, tutaj mam jakiś problem z przebudową, z fazowaniem, a to wynika z tego, że sfazowanie zostało dodane po szyku kołowym,
Czyli gdybym to sfazowanie, to zaraz sobie zresztą naprawimy, bo to też właśnie pokazuje, jak w takich sytuacjach sobie poradzić, jeżeli takie problemy dostajemy. Zobaczcie, że zrobiłem szyk kołowy, a następnie jeszcze dodałem sfazowania. Czyli teraz mogę to sfazowanie po prostu tutaj przed ten szyk, nie przestawię go. Więc po prostu to sfazowanie sprawdzę, o jakiej ono jest wartości, ale to będzie... to jest pół milimetra i teraz to sobie stąd usunę, bo ponieważ mi nie wpłynie to w żaden sposób na przebudowę tego elementu, przejdę sobie przed szyk kołowy i teraz wybiorę sobie tę krawędź i dodam sobie tutaj sfazowanie o wartości 0,5 mm. No i teraz jeżeli chcę mieć to wszystko w komplecie, czyli ten szyk kołowy, żeby teraz on zadziałał prawidłowo, to jeszcze do tego dodam sobie to sfazowanie, akceptuję, no i w tym momencie już tego błędu tutaj nie ma. Czyli też przy okazji jakby dowiedzieliśmy się, co sobie, co, na co zwracać uwagę, ponieważ wtedy w momencie, gdy robimy takie cechy, nazwijmy to kosmetyczne, jak promienie zaokrąglenia, czy właśnie sfazowania, to zwykle staramy się robić na końcu, ponieważ one nie biorą nam potem uwagi w momencie, jeżeli rzutujemy jakieś krawędzie i budujemy nasz model. Natomiast w przypadku, gdy korzystamy z szyków, warto wtedy uwzględnić te elementy, ponieważ potem pozbywamy się takich problemów z takimi błędami, które tutaj właśnie wystąpiły, więc nawet bardzo dobrze, że coś takiego się tutaj pojawiło. No i teraz wrócimy do naszego złożenia, no i widzimy, że mamy trzy wystąpienia, czyli dokładnie tak, jak to powinno być. I właśnie gdybyśmy wykorzystali sobie zwykłe narzędzie szyk kołowy komponentów, no to tutaj mielibyśmy błąd przebudowy, chociaż raczej nie, bo on robi niezależnie, więc po prostu musielibyśmy tutaj poprawić, zaktualizować tą operację po to, żeby podać prawidłową liczbę otworów. Oczywiście nie zawsze się tak da, czasami są takiego typu konstrukcje i takiego rodzaju obiekty, że nie jesteśmy w jakiś sposób uzależnić tych wystąpień szyku, no ale akurat w takich rozwiązaniach jak najbardziej, więc powrócę sobie jeszcze raz do mojego głównego elementu, powtórzę liczbę wystąpień tutaj na 6, tak jak to było początkowo, tu zostało to przebudowane, widzimy, że wszystko jest w porządku, akceptuję. No i tutaj od razu zostało to również przebudowane, więc wszystko jest tak, jak trzeba. Dobrze, no to teraz co z tymi konfiguracjami? Chodzi o to, że chcę mieć jeszcze dodatkowe dwie konfiguracje, ale takie, że na przykład w tej pierwszej konfiguracji nie mam tych elementów tutaj początkowych z tą kulką, a w tej trzeciej konfiguracji nie mam tego elementu tutaj z prawej strony, czyli powiedzmy nie mam tej płyty oporowej oraz nie mam jeszcze tych wkrętów ustalających, ponieważ one będą w tym przypadku zbędne. No i co w takiej sytuacji? Idziemy sobie do konfiguracji i powiedzmy, że ta jest domyślna. No, możemy sobie ją na przykład podpisać jako kompletna. No i teraz stąd możemy sobie utworzyć dodaj konfigurację i tutaj będzie na przykład konfiguracja, albo nazwijmy sobie to, niech będzie tak, bez kulek w ten sposób. Czyli będzie jedna konfiguracja i utwórzmy sobie kolejną konfigurację i ona będzie się na przykład nazywała, nawiążemy tutaj, bez, na przykład bez płyty oporowej, no tak na szybko, co mi przyszło tutaj teraz do głowy. Więc w takiej sytuacji przechodzimy sobie teraz, włączamy sobie naszą karuzelę, czyli na przykład bez kulek, no i teraz co idziemy? I po prostu te kulki sobie tutaj wyłączamy, czyli wybieramy wygaś. I teraz zobaczcie, jak przeniosę się pomiędzy konfiguracjami, czyli kompletna, kulka jest, wchodzę bez kulek, kulki już nie mam, bez płyty oporowej kulka jest, no bo jej nie wyłączyliśmy, więc jest prawidłowo. No dobra, ale co dalej z tymi kulkami? Więc teraz rozwijamy sobie szyk kołowy i na przykład te kulki, które tutaj mamy, w taki prosty sposób sobie je wyłączymy, te sobie wyłączyłem i je sobie tutaj wygasimy. Żeby teraz lepiej panować na tym, co mi jest potrzebne, a co nie, to sobie w ten sposób zrobię. Skoro kulki wyrzuciłem, no to tego tłoczka też nie potrzebuję, czyli zaznaczam sobie teraz tłoczek i w szyku kołowym również tłoczek sobie
Tłoczek sobie tutaj wyłączam. To jest oczywiście taki trochę bardziej żmudny proces, ponieważ ja sobie jakby rozwijam szyk i ten szyk jakby edytuję, ale można również zrobić tak, że po prostu na etapie tworzenia tego elementu ustawić sobie te konfiguracje, które są i wtedy utworzyć w każdej konfiguracji ten szyk kołowy tylko z tych elementów, które chcemy, aby były pozostawione, bez tych elementów wygaszonych. Wtedy zrobimy to szybciej. Ale skoro już tutaj zacząłem w ten sposób robić, to już tak to sobie tutaj dokończę, co jest oczywiście trochę mniej komfortowym rozwiązaniem. I teraz tak samo sprężyny nie chcę, więc nie chcę tutaj sprężyny tej i tej i jeszcze powinno być tu i tu. Więc w tym momencie to sobie wygaszę, czyli można sobie to tak zrobić. No dobra, no to skoro nie mam tak, to w takiej sytuacji w ten wkręt ustalający, który tutaj jest, również mi jest niepotrzebny, czyli to wyłączam, to wyłączam, to i to wyłączam. I teraz będzie to w ten sposób, że to sobie klikam jako wygaś, no i pozostawia mi tylko korpus pozycjonera, nakrętka, aby ten korpus pozycjonera nie wyleciał. No i tutaj ta płyta oporowa wraz z tym wkrętem ustalający, którą ją tutaj przytwierdza. No i powiedzmy, mamy pierwszą konfigurację tutaj gotową i analogicznie możemy sobie zrobić drugą konfigurację, czyli teraz bez płyty oporowej przechodzimy do tej konfiguracji, czyli w niej wyłączamy sobie tak, wkręt o ustalający mi jest niepotrzebny, czyli mam wkręt ustalający i teraz sobie idę tutaj, tutaj, raz, dwa, trzy, to sobie wygaszam i tak samo płyta oporowa, która tutaj nie bierze udziału w szyku, po prostu sobie wygaszam. Także jeżeli nie mamy dużo tych elementów, możemy w ten sposób zrobić. Jeżeli tych elementów jest dużo więcej i trudniej tą konfigurację zrobić, wówczas po prostu od razu sobie tworzymy w drzewie, które elementy mają iść, które mają być przeznaczone do danej konfiguracji i w kolejnych sobie zrobimy ten szyk tylko tych oczekiwanych komponentów, wówczas nam to będzie zgrabniej wychodziło. Także tutaj rozwiązań jest, że tak powiem, kilka i teraz co? No teraz sobie to zapiszemy i sobie zrobimy podgląd, czyli mam tak, bez kulek, bez płyty oporowej i kompletną, czyli w ten sposób udało się te konfiguracje utworzyć. I w ten sposób ten zespół, który tutaj był tematem tego nagrania, został utworzony. Mam nadzieję, że coś ciekawego udało się szczególnie osobom, które rozpoczynają przygodę z SolidWorksem, które uczą się tego programu, znalazły. Ciekaw jestem, czy komuś, bo jeszcze nie powiedziałem dokładnie, co jest za zabawka logiczna, może komuś udało się już mniej więcej zgadnąć, co to jest za zabawka. Natomiast w kolejnym odcinku zrobimy sobie już złożenie, gdzie też pokażę pewną ciekawostkę dotyczącą szyku i tak naprawdę jego elastyczności. I to będzie w kolejnym odcinku, który mam nadzieję niebawem uda mi się opublikować, może trochę szybciej niż ten, po prawie 2 tygodniach, no ale niestety grudzień, myślę, że jak u każdego, okazał się bardzo trudnym miesiącem. Zatem na ten moment dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo serdecznie firmie Solid Expert za możliwość korzystania z tej instruktażowej wersji programu SolidWorks i zapraszam na stronę internetową solidexpert.com, gdzie będziecie mogli znaleźć więcej informacji na temat programu SolidWorks, jego dodatków, szkoleń, licencji, czy instruktażowych, czy edukacyjnych, jeżeli jesteście na etapie właśnie studiów, na etapie uczelni. Więc tutaj zapraszam do zapoznania się, jak ta sprawa wygląda, jakie są możliwości i tak dalej. A ja dziękuję za uwagę, no i do usłyszenia w kolejnym odcinku.